Właśnie minęła trzecia, a zarazem ostatnia godzina lekcyjna w naszej weekendowej szkole zaocznej. Tego sobotniego dnia wraz z trzema moimi kolegami z klasy, Mateuszem, Dawidem i Patrykiem, planowaliśmy wybrać się do sklepu elektronicznego po nową grę Przetrwanie, w którą można grać online w cztery osoby. Czterech graczy umieszczonych w dowolnym miejscu losowo wybranej mapy musi się kryć gdzie popadnie przed pokracznym i żądnym krwistworem, który w brutalny sposób morduje uczestników rozgrywki. Ten, który przetrwa, jako jedyny wygrywa grę. Po wyjściu z obszernego budynku całą paczką poszliśmy tradycyjnie do pobliskiego sklepu po piwo. Po dokonaniu zakupu zmierzaliśmy do oddalonego o 20 minut drogi sklepu z elektroniką, sącząc sobie po drodze nasz ulubiony napój. Ale sobie wieczorem ponaparzamy, chłopaki! Wykrzyczał gorączkowo Patryk, wyprzedzając nas momentalnie i na chwilę odwracając się z twarzą w naszym kierunku. Najpierw to lepiej zobaczmy, ile ta gra będzie kosztowała, bo więcej niż 100 zł za nią nie dam na pewno. Stłumiłem nieco zapał Patryka. Ja też nie, ani ja, powiedzieli chłopaki, wstawiając się za mną. Na stronie pisali, że cena w żadnym sklepie nie przekracza 50 ziko, także o to się nie martwcie. Kontynuował z entuzjazmem Patryk. To zajebiście w takim razie. Zostanie mi jeszcze trochę kasy na więcej piw i ewentualnie jakieś chipsy na wieczór, oznajmił Dawid. Nie tylko tobie, bo nam tak samo i przynajmniej nie będziemy musieli pomiędzy rozgrywkami latać do kuchni po jedzenie czy picie. Po dojściu na miejsce wszyscy wyrzuciliśmy puszki po piwie do pobliskiego kosza i weszliśmy do wielkiego centrum handlowego, a tam właśnie do sklepu z elektroniką i momentalnie znaleźliśmy się przy półkach z grami i zaczęliśmy szukać tej, po którą tutaj przyszliśmy. Tutaj jest, oznajmił Mateusz, po czym wszyscy podbiegliśmy do niego. Gra znajdowała się praktycznie w samym rogu górnej półki, a na odwrocie miała podaną cenę. 49,99, co nas bardzo ucieszyło. Wzięliśmy cztery egzemplarze i pędem ruszyliśmy do kasy. Następnie, uszczęśliwieni z zakupu, udaliśmy się wszyscy na dworzec autobusowy, gdzie wsiedliśmy do swoich busów i ruszyliśmy w stronę domów. Wróciłem do pokoju, zjadłem sobie spokojnie oraz napisałem pracę z historii do szkoły na niedzielę. Potem włączyłem komputer w celu zainstalowania gry, która z tego co zauważyłem zajmowała 15 GB, co w połączeniu z moim kompem z drugiej wojny sprawiło, że gra by się instalowała prawie 2 godziny. Postanowiłem w ten czas się przespać, gdyż znając mnie i moich kolegów, to zarwiemy przy tej grze północy, a musiałem być jeszcze wyspany na następny dzień do szkoły. Około godziny 20 obudziłem się za sprawą nastawionego wcześniej budzika, odpaliłem Skype'a i zwołałem konferencję ze swoimi znajomymi. Siemka ponownie, chłopaki. Gotowi do grania? Gotowy. Gotowy. A ja chwila, bo mnie kibel ciśnie po fasolce z obiadu, oznajmił Dawid, po czym wszyscy parsknęliśmy śmiechem. Dawid, idioto, przez ciebie klawiaturę poplułem, odezwał się Mateusz, nieudolnie próbując powstrzymać śmiech. Czekaliśmy na Dawida dobrych 10 minut. Wessał cię ten kibel, czy co? Nie, no po prostu musiałem dłużej przysiedzieć po tej fasolce. Żeby cię tylko nie wzięło znów podczas gry, bo nie mamy zamiaru z chłopakami czekać kolejnych 10 minut, stwierdziłem. Albo chociaż graj, siedząc na nocniku, dodał Patryk, wzbudzając wśród nas kolejną dawkę śmiechu, nawet u Dawida. A myślisz, debiliu, że na czym siedzę? Spytał żartobliwie Dawid. Dobra, dobra, chłopaki, my tu gadu-gadu, a gra na nas czeka. Po tej wypowiedzi wszyscy zgasiliśmy światło dla nadania lepszego klimatu i kliknęliśmy w ikonkę gry, po czym na całym ekranie pojawiło się krwawe intro z głównym udziałem owłosionej czerwonookiej i poruszającej się na czterech pokracznych łapach bestii, która ma nas zabijać podczas gry. Następnie na ekranie pojawił się napis, który mnie lekko zaniepokoił, albowiem było tam napisane: Witaj, Kamil. Czy jesteś gotowy na śmierć? A dziwne było to, że właśnie tak mam przecież na imię. Po chwili jednak stwierdziłem, że dzieje się tak przez to, że zarejestrowałem się właśnie jako Kamil i właśnie stąd to wzięli. Bez dalszego zastanowienia kliknąłem T.
Ej, chłopaki, kuźwa, co jest grane? Na ekranie wyskoczył mi napis: Witaj, Patryk, czy jesteś gotowy na śmierć? Spytał lekko zdenerwowany Patryk. Zluzuj po ślady. Mi wyskoczyło Mateusz i reszcie zapewne też wyskoczyły ich imiona i to pewnie jest wzięte z tego, pod jakimi imionami się zarejestrowaliśmy. Uspokajał Patryka Mateusz. Ale ja do cholery nie rejestrowałem się, używając swojego imienia. Wykrzyczał Patryk. Po tej wypowiedzi nastała chwilowa cisza, nie licząc ciężkiego i szybkiego oddychania Patryka, którego nie dało się nie słyszeć. Po krótkim jednak czasie pomyśleliśmy, że on z nas sobie po prostu żartuje. Dobra, nie rób już sobie z nas jaj, bo zaraz stracę ochotę na tą grę przez ciebie. Ale ja nie żartuję, rozumiecie? Mogę wam nawet wysłać screena z danymi konta i napisem po intrze z gry, jeśli mi nie wierzycie. Dobra, już dobra, wierzymy ci. Może po prostu ta gra ma jakiś dostęp do twoich danych z komputera albo coś w tym stylu tylko po to, aby właśnie w taki sposób kogoś wystraszyć. W dzisiejszych czasach devowie różnie urozmaicają swoje gry, a zresztą taki miłośnik horrorów jak ty powinien o tym dobrze wiedzieć. Odezwał się Dawid, uspokajając naszego kolegę. Może i masz rację, przepraszam chłopaki za panikę. Nie ma sprawy, przynajmniej będzie z czego się pośmiać w przyszłości. Po tej krótkiej rozmowie wszyscy zalogowaliśmy się do gry, wybierając tryb multiplayer, pozapraszaliśmy się do wspólnej rozgrywki i wszyscy zaznaczyliśmy gotowość. Potem wyskoczyły kolejno jeden po drugim komunikaty. Ładowanie mapy, ładowanie grafiki, ładowanie graczy. Wszyscy pojawiliśmy się w jakimś domku. Przez jedno okienko był widok na pole kukurydzy, a przez to z drugiej strony jakiś las. Wszyscy wyszliśmy na zewnątrz i udaliśmy się w kierunku lasu, po czym w lewym górnym rogu zaczął widnieć napis. Bestia pojawiła się. Z towarzyszącym temu rykiem, zapewne właśnie tej bestii, który brzmiał trochę jak przeraźliwe skomlenie rannego psa. Nie minęła minuta, a już mieliśmy pierwszą ofiarę bestii, Patryka, któremu stwór swoimi pazurami urwał głowę. Niedługo potem zginęła postać Mateusza, któremu to coś wyszarpało bebechę i w końcu dopadła też postać Dawida, który został pozbawiony wszystkich kończyn. No proszę, wygrałem, stwierdziłem z dumą w głosie. Zobaczysz, następnym razem nie będziesz miał takiego szczęścia. Żartobliwie grozili mi chłopaki. Już mieliśmy rozpocząć kolejną rozgrywkę, gdy nagle wysiadł mi prąd. No szkuźwa! Przekląłem sam do siebie, pisząc do chłopaków o zaistniałej sytuacji. Wszyscy mi odpowiedzieli, że u nich też nie ma prądu, co było jednak trochę dziwne, bo nie mieszkamy zbyt blisko siebie. Co innego, gdybyśmy byli z jednej miejscowości lub dwóch znajdujących się obok siebie, ale między mną a Dawidem było około 50 kilometrów. No nic, jutro się nad tym zastanowię. Pomyślałem, po czym pożegnałem się SMS-em z chłopakami i poszedłem spać. Następnego dnia w szkole mieliśmy same sprawdziany, przez co mogliśmy na spokojnie pogadać tak naprawdę dopiero po zajęciach. Chłopaki, coś mi tu nie gra. Jak to jest możliwe, że wszystkim wyłączyli prąd? Zapytałem kolegów. Sam nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może po prostu to zbieg okoliczności. W końcu w całej Polsce teraz burze szaleją, to raczej nie ma w tym nic dziwnego. Patryk ma rację, to jest najbardziej prawdopodobne. U mnie często prądu ostatnio nie ma, także potwierdzam wersję Patryka. No dobra, chłopaki, to uznajmy, że burza zniszczyła nam wczorajszą rozgrywkę. Słuchajcie, a może wpadniecie do mnie dzisiaj na noc? Kupimy trochę piw, wody, chipsów i popity i może przejdziemy się gdzieś w nocy. Mamy praktycznie koniec wiosny i jest coraz cieplej, to aż żal nie skorzystać, a pogramy sobie najwyżej jutro. Zaproponowałem chłopakom. Wszyscy niemalże od razu zgodzili się na ten pomysł, a jakich znam to głównie dzięki temu, że wspomniałem o alkoholu. Wszyscy zrobiliśmy szybkie zakupy i ruszyliśmy busem do mojego domu. Do wieczora sobie po prostu oglądaliśmy filmy na moim 50-calowym telewizorze. A gdy nastał wieczór, włączyliśmy muzykę i poszliśmy po kieliszki na wódkę i kubki na popita. Impreza zaczęła się już na dobre, a że mam duży dom, to rodzice w swoim pokoju nie słyszeli totalnie nic. Wszyscy byliśmy już wcięci, po wypiciu przeszło 10-50 ml kieliszków żołądkowej.
Chłopaki, to może przejdziemy się gdzieś? Jest druga w nocy, a tutaj niedaleko jest taki fajny lasek. Klimacik wręcz idealny, rodem z horroru. Wszyscy zamiast odpowiedzieć poszli po prostu po kurtki i buty, więc uznałem to za tak. Wyszliśmy z domu i po jakichś 15 minutach byliśmy już na wejściu do lasku, a następnie weszliśmy do niego. Było tak ciemno, że nie widzielibyśmy totalnie niczego, gdyby nie latarki w naszych telefonach, ale nawet mimo to, im dalej szliśmy, tym mniej mogliśmy dostrzec. W pewnym momencie stało się coś, co sprawiło, iż wszyscy stanęliśmy przez chwilę jak wyryci. Usłyszeliśmy wtedy dźwięk, który do złudzenia przypominał ten, który wydawała bestia w naszej grze. Wszyscy spojrzeliśmy po sobie. Na naszych twarzach wymalowało się przerażenie i nim ktokolwiek z nas zdążył zapytać się, co to było, za nami dało się usłyszeć dźwięk łamanych gałązek. Odwróciliśmy się, świecąc telefonami w miejsce, z którego dobiegał ten odgłos, ale niczego nie byliśmy w stanie dostrzec. Chłopaki, spierdalajmy stąd lepiej, bo ja się boję, oznajmił Patryk drżącym głosem. Wyjątkowo się z nim zgodzę, spierdalajmy, bo serio coś tu jest nie tak, powiedział Mateusz, równie drżącym głosem. Wszyscy zaczęliśmy biec w kierunku wyjścia z lasu. Ponownie usłyszeliśmy dźwięk łamanych gałązek jakoś za nami, ale tym razem doszło do tego jeszcze krótkie jęknięcie. Odwróciłem wtedy odruchowo głowę i zauważyłem, że nie widać jednego z naszych towarzyszy. Ej, chłopaki, gdzie jest Patryk? Szedł za nami jeszcze przed chwilą. Ja szedłem z przodu i nie widziałem nic. Ja też nic nie widziałem. Patryk, nie rób sobie już jaj, bo powinniśmy wracać, krzyknąłem. Patryk, cholera jasna, to nie jest śmieszne, wypowiedziałem z coraz większym niepokojem w głosie. Idioto, wyłaź, bo wrócimy bez ciebie, powiedział coraz bardziej poddenerwowany Mateusz, idąc w kierunku, z którego wracaliśmy. Zrobił może kilkanaście stanowczych kroków, niemalże całkowicie znikając nam z pola widzenia i przykucnął na moment przy jakimś drzewie. Chłopaki, chodźcie tu szybko, znalazłem Patryka. Podbiegliśmy szybko do naszego kolegi i pierwsze co rzuciło nam się w oczy to Patryk leżący pod drzewem. O cholera, on nie ma głowy, coś mu po prostu upieprzyło pierdolony łeb. Jasna cholera, przecież dokładnie tak samo skończyła jego postać w grze. Nie straszcie mnie, kuźwa, przecież następny zginąłem ja, mówił Mateusz, coraz bardziej przerażony. Zostawmy go tu i spieprzajmy z tego lasu. Jak powiedziałem, tak wszyscy zaczęliśmy biec możliwie jak najkrótszą drogą do wyjścia z lasu, z nadzieją, że to coś nas nie dopadnie. Po około 10 minutach biegu zatrzymałem się, złapałem rękami kolan i ostatkiem sił wydukałem z siebie, że chyba się zgubiliśmy. Co to kurwa znaczy, że się zgubiliśmy? Już dawno powinniśmy być na drodze przed lasem. Przez te ciemności i strach zgubiłem drogę. Cholera jasna, goni nas jakiś potwór, a ty nam tu gadasz, że się zgubiliśmy? No przepraszam bardzo, że nie potrafię logicznie myśleć, gdy nas goni to coś, co zabiło Patryka. Zamknijcie się już. Zamiast pieprzyć bez sensu jak cioty, musimy mieć oczy dookoła głowy. Musimy być tak cicho jak się tylko da i możliwie jak najspokojniej próbować znaleźć wyjście z lasu. Starał się nas uspokoić Dawid. Zaczęliśmy powoli iść w losowo wybranym przeze mnie kierunku i wyłączyłem lampkę w telefonie, każąc zrobić chłopakom to samo. Nasze oczy zaczynały się powoli przyzwyczajać do ciemności i widzieliśmy już nieco więcej, co pozwoliło nam nie potykać się o wystające korzenie drzew i krzaki. Chłopaki, chyba widzę światła ulicznych latarni. Chodźcie tam szybko. Nim ruszyliśmy w stronę świateł, usłyszeliśmy ciche jęknięcie dobiegające gdzieś z góry, przerywające nienaturalną ciszę. Wszyscy tam spojrzeliśmy i niemalże w jednej chwili zauważyliśmy to coś. Bestia siedziała na gałęzi jednego z drzew i wlepiała w nas swoje świdrujące białe ślepia. Nim zdążyliśmy zareagować, skoczyła na Mateusza, powalając go i długimi, na oko ponad 5-centymetrowymi pazurami rozszarpała jego brzuch, wyrzucając na zewnątrz całą jego zawartość. Z trudem powstrzymaliśmy się od wymiotów i krzyków, które zapewne skupiłyby na nas uwagę potwora i zaczęliśmy się powoli wycofywać, a następnie biec w kierunku ulicy.
Chyba nigdy w życiu nie biegłem tak szybko jak w tamtym momencie i Dawid zapewne również, choć i tak biegł nieco wolniej ode mnie, bo był parę metrów za mną. Usłyszałem nagle upadek. Odwróciłem się i zobaczyłem Dawida, próbującego się podnieść. Najwyraźniej potknął się o coś, ale zanim w ogóle zdążyłem się zatrzymać, zobaczyłem, jak to coś złapało go za nogę i wciągnęło w jakieś pobliskie krzaki. Nie widziałem wtedy już ani Dawida, ani bestii, za to słyszałem przeraźliwy krzyk mojego kolegi. Wtedy stało się dla mnie już obojętne, czy umrę, czy też nie. Ciężar po stracie moich najlepszych kolegów był już na tyle przytłaczający, że moje życie stało mi się kompletnie obojętne. Poszedłem w kierunku, w którym to coś zaciągnęło ostatniego z moich towarzyszy. Nie musiałem długo iść, albowiem tuż za krzakami leżało totalnie zmasakrowane ciało Dawida. Było ono pozbawione rąk i nóg, a wokół było więcej krwi niż w ogóle w życiu widziałem. Przyklęknąłem wtedy nad jego ciałem, zakryłem twarz rękami i zacząłem płakać. Wtedy usłyszałem w krzakach za sobą ten sam odgłos poruszania się. Wstałem więc i nim się odwróciłem, poczułem dyszenie na swoim karku i przerażający, chrypliwy i bardzo ciężki głos. Jesteś gotowy na kolejną rundę? Autor, poturbowany, czytał Quadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów. Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Jakobsa, Syrenki Ladacznicy, Tomalizma oraz Noctua Corium. Do usłyszenia.